Witam serdecznie! Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Assassin's Creed Valhalla i świt Ragnaroku. Kolejny odcinek. O, to mi daj. Czy tu coś... O, tutaj chcemy, grzybki. I feel great. Trzeba by trochę tutaj pozbierać jeszcze fantów, może zanim się stąd wyjdzie. O. Tu mamy na przykład gdzieś coś ciekawego. Okej. Oj. Coś mi się wydaje, że się przyda właśnie. No dobrze, podnieś. Najpierw się trochę... przyparzymy. No właśnie. Ale nie chciałam... W sumie nawet nie mogę użyć umiejętności, bo nie mamy... na tyle mocy. Okej. A, no co ja tak... Ale nie, chwila. Mówię, że miałam powiedzieć, co ja tak kombinuję, ale nie wiem, czy się nie zamknie. No właśnie. Zamknie się, więc bez sensu. Moment. A tutaj? O! Wejdziemy przez okno. Okej. Okay. Może, o, może zadziała, działa, dobra. Działa, więc jest fajnie. Chyba, że tu teraz nie wejdziemy. Wchodzimy, moja droga. Hops. No to po kolei lecimy. Uuu. Zabierz. Nowa zdolność. Odpychająca strzała. Odpychająca strzała. Strzel specjalną strzałą, która ogłusza przeciwników wokół celu i razi ich serią błyskawic. Łuki. Dajmy tu. Dobrze. Lecimy dalej. Proszę otworzyć nam wrota. Czytaj. Powstanie Svartalfheimskiego mitu. Tymczasem ostatniego dnia miesiąca rozpoczęło się kopanie pod fundamenty. Można więc już bezpiecznie ogłosić, iż budowa posągów czterech dźwigających świat została oficjalnie rozpoczęta. Król Hreidmar ucieszy się, widząc, że jego wizja staje się rzeczywistością. Niech będzie. Oj. Oj! Nie ten przycisk. A tu tylko przeszukanie, okej. Okej, okej. No to nic interesującego. Oj. Coś tu jest nie tak. Nie da się tam. Nie da się tam wejść. Czytaj. Tędy się nie przedostaniemy.
Kroniki Uldaru. I tak pierwsze domostwa tych górników zbudowane zostały ze zbędnego kopalnianego surowca. Zanim jednak żyła złota się wyczerpała, zostali oni tak bogaci, że stać ich było na kupienie całej tej ziemi i otworzenie drugiej kopalni na lewym wzgórzu doliny. Niedługo później zbudowali sobie w starej kopalni i jej ogromnej grocie nowe domy. Tak oto rozpoczyna się historia miejsca znanego dziś jako Stare Miasto. Najwyraźniej po prostu nie da się tego otworzyć i chyba nic z tym nie zrobimy. Czy tam coś może być? Bardziej na dole. No dobrze. Nie da się chyba wyciągnąć. No nie bardzo. A jakby to w to strzelić na przykład? To nie wygląda, żeby się dało. Jeśli znajdę coś ciekawego jeszcze, to spotkamy się za chwilę. Jesteśmy tutaj. I to wygląda jak bardzo ciekawe miejsce. Więc zajrzyjmy tutaj razem. Mniam, mniam. Na pewno nic tu nie ominęło. O, właśnie. Najpierw tu. Zbieraj. Mam schemat. Ops! Nie obijamy się. Maty ozdobne. Słyszę. Coś słyszę. Those golden threads. Can it be? Golden hair of Sif, wife of Thor. Why Loki cut it off, only Loki knows. But Thor was less than pleased. Loki wisely chose to make amends. A new head of hair for Sif, finer than the last. And so he set off for Svartalfheim. At Loki's request, Ivaldi's sons made for him tresses of the purest gold, which would fix to Sif's scalp and grow as real hair would. Loki had what he needed, but now that he had seen what the master smiths of Svartalfheim could do, he wanted more. Mityczne wspomnienie, o proszę. Tu chyba nic więcej nie ma. Więc możemy stąd pójść. Ale fajnie. A, to jest to wyjście numer 2. Więc my może jednak nie. Co się mi tutaj coś... może te kwiatuszki. Chodźmy.
ale jeszcze może tutaj. Wiemy, że tu nie trzeba iść. Chociaż... Why are you here? To wszystko nie jest takie oczywiste. Tutaj się nie dało przejść. To wygląda ewidentnie, że jest tam. A, nie, to jest inne miejsce. Oj, poczekaj, poczekaj. Chodźmy na razie. Zbieraj. Zbieraj. Nie ma księgi. A liczyłam na nią. Nic więcej się nie otworzyło. Chociaż... Oj, oj, oj. Nie mamy tyle. Nowa zdolność. Topór szału. Topór szału, proszę bardzo. Złap mi go tu. Wykonaj serię silnych, ogłuszających wroga uderzeń toporem. Naciśnij w odpowiednim momencie R2. Aby wykonać kończący cios od tyłu, spowoduje to zużycie dodatkowego paska adrenaliny. Będzie... Tutaj? Może? Żeby jeszcze użyć. Aha. Może trzeba było jedną rzecz zrobić. Mianowicie tutaj jeszcze dać. Ale to już ci niepotrzebne zostaw. A niech będzie. Nie, gdzie? Tu się nie da, tu się da. Czytaj. Coś jeszcze? Chyba nie. Proces wzbogacania krzemu. Wzbogacenie przetwarzanego krzemu w trzecim obszarze próbnym. Oj. Nowe wzbogacające krzem urządzenia, które testowaliśmy w mylnie DIM, okazały się o wiele bardziej skuteczne. Ostateczne wyniki wskazują na trzykrotnie większą niż poprzednio ilość magazynowanej energii. Wysyłam plany z ulepszeniami, które wprowadziliśmy w celu ich analizy i przygotowania rysunków technicznych dla budowniczych. No, niestety.
Nie dostaliśmy nic fajnego. Tu się nie da. Chyba, że kiedyś nam się uda dostać do takich miejsc w inny sposób. A tutaj? Tu to samo. To okej. Myślę, że to już jest tyle albo prawie tyle. No myślę, że na razie może ciekawostek nam wystarczy. Lecimy do zadania. Z rozdanymi umiejętnościami możemy już iść dalej, ale mamy też tu informację o ulepszeniu mocy, więc czemu by nie zatrzymać się u pani Kowal? Co tam słychać? Oh, good to see you again. Może tutaj? Mamy trzy możliwości. Moc kruka. Moc odrodzenia może nie bardzo nas teraz zainteresuje. Może skupimy się tutaj. Czas trwania wydłużony do 35 sekund. I wyprowadź L2 silny atak, aby wywołać eksplozję o zasięgu 5 metrów. Sprawia to, że zapewniany przez moc kamuflaż przestaje działać. No to może tutaj. Widzę, że krzemu nam potrzeba. Tutaj nie tylko. Zamarznięta krew i jutoński sejdr. Okej. No dobrze, to by było na tyle. Jak na razie. O! Można z wami pogadać? O! Mogę cię tutaj... Kurczę. Halo? Halo? You made it back then. That we did. Honest living. Without anyone needing to be carried. Prezing ro viwe kavakarirule. What did she say? She said you're welcome to carry her off. Another time, perhaps. Thank you, Javi, for wounding the muspels here, and for liberating the three of us. You know it was not my aim. That does not change our gratitude. Be well, you three. Can you spare any food? Te nakładające się rozmowy są nieco denerwujące. Did you end her? She escaped. Come, I've been cooped up long enough. Of all the faces I left behind in Asgard, yours is the last I expected to see. You sound disappointed. I'd have preferred you sent a buxom Valkyrie, wearing nothing more than a mischievous smile. And carrying a barrel of the good stuff. Now you're talking, but when I saw you in the palace, through Glod's portal, well, I knew you'd come for me. Thank you. Anything for a friend. My gentle jailer rescuing me from a far worse jail. It's almost poetic. You dwarves never did understand poetry. The sky is high, wood is good, and Harvey is still an arsehole. How is that for poetry, you miserable shit? About as good as you smell. Now, I have a use for you. Harvey has a use for me. Words to chill the blood. Still, you know we dwarves give nothing away for free. Do you breathe fresh air, or the stench of Glod's torturous? Keep your eye in its socket. What will you have me do? Wait. What? Vermin. Thief. Face me! Be warned.
I will finish what you start! Ach, bo nie mam. Nie mogę uciekać, nie mam siły. Nie, nie. Będę się zaraz palić. Może zróbmy tak. Chodź tu. Teraz się nie boję. Ognia. Tylko twoich łap. A masz. Chodź tu. Gdzie on jest? Dobra, teraz widzę. Ach, bo próbuję wcisnąć, a mam przecież pasek niezapełniony, to też udana jestem. Aj. Bardzo źle, bardzo się spaliłam. Oj, nie, w lawę. A, źle to załatwiłam. Kurczę, bo skupiam się na czymś innym. Żeby tutaj pozbierać. A ten mnie atakuje i... Wyszło to średnio. Aż ty, łobuzie. Pupę dostaniesz. Powinnam trafiać w odpowiednie punkty. A to tak strzelam, że to strzelam! Wow! A masz! Ty! Łobuzie! Uff! Surtur stole my son. Now I have killed his. A small step towards justice. Wish you had let me get a few kicks in. Bastard almost ate me once. Then it is over. The Muspels will be in disarray. Not while Surtur is in power. Tell me more of the relics, what you did with them. What happened in the vault? What do you think? Glod tortured me, commanded me to revive the relics, then extract their magic so that Surtur might use it in some way. And you could not? How fucking dare you? Of course I could, but not for a shit like him. Of course. Glod was too dim to see that I was dispelling the magic rather than storing it. And as soon as I knew you were coming, I gutted the relics, rendered them useless. So no mighty weapon for that prick Surtur. It is unwise to underestimate such an enemy. But you were short-sighted, Ivaldi. I could have made good use of that magic. Well, if it's items of power you seek. During my imprisonment, I heard rumors. Surtur is building something. Something small, yet very, very potent. And highly valuable to him. So valuable that if it were to fall into your hands, you might do some real damage here, I think. That is intriguing. I will seek out wisdom on the subject. More ancient and advanced than even my own. But first, I must equip myself with some decent tools. Starting with a hammer and maybe a chisel or two. There is a dam in the north of Vangrin. Huge bloody thing. Almost completely frozen over.
I know of it. South of the dam, there is a workshop. Perhaps it remains in good order. When your travels are complete, you will find me there. I will come when I'm ready. Udało się. Ama. Tu jeszcze. Też am. I feel great. Marsz w płomienie. Nowe zadanie, mistrzowie. Już się nie da zjeść. A jak ja mam tędy przejść? Nie parząc się. Chyba najlepiej użyć po prostu teleportacji. Gdzie mamy być? Tutaj, mistrzowie. Aby zrozumieć tajemnicę Salakaru, Javi musi zatrudnić grupę legendarnych krasnoludzkich kowali. Spotkaj się z Ivaldim. Mamy tutaj blisko, szybką podróż, także to jest zdecydowanie bardzo fajne. Jeśli zastanawiacie się, jak zdobyć zbroję, którą mam teraz na sobie, to serdecznie zapraszam do zadania Wspólna Historia. Link będzie w opisie. O, cześć. Ach, nie mogę sobie trafić. Lecimy do zadania, mistrzowie. Moment, to nie w tą stronę. To jest tutaj. Słoneczko nam pięknie przyświeca. Ach, o, jak się rusza, to nie można tak trafić łatwo. Ale nieważne. Chodźmy. This is the old workshop that Ivaldi spoke of. I should check if he's already here. The entrance must be on the other side. Ktoś coś mówił? Oh, utterly useless. Where's a decent? Oops. Found anything worthy of your talents? This will have to do. Soon you can put them to good use. By Ymir, is that a Salakar? I never knew they actually existed. I know all the sagas of your people. That I've never heard of. I never said my people. You mean the Light Elves? There aren't many who remember the Children of Light or their stories. I do. When Sutur invaded their lands, they begged me for aid. But the war with the Vanir had only just ended, and I was weary. Long after, I learned how Sutur devoured the Elf's immortal light, Hugr by Hugr. Maybe it's the same light that now allows him to renew himself after death. During the conquest, he must have uncovered knowledge of the Salakars. But to what end? What Hugrs does it hold? Those of two warlords, one a Muspel, the other a Jotun. Nothing more? Nothing more, at least not of value. He speaks the truth. You deal with a fire nymph?
a fire nymph? I am the finest fire nymph in all of Svartalfheim. Allow me to introduce Asa, treasonous daughter of Sutur, and my friend. You grow dewy-eyed in your dotage. What have you unearthed? Only rumors. My father is rebuilding something large and powerful, though its exact nature I cannot fathom. And the Salakar is intended to be part of this. This something. Most likely. Either way, its value to my father is so great, he may indeed trade your son for its return. Return to your stepmother. Arrange a trade. And one more thing. I would feel better knowing you're protected. Sinmara travels far and wide. But I will rejoin her as you wish. Whatever the Salakar is, I must steal it back once Baldur is safe. Why? Ragnarok comes. I've made plans, but they are not ideal. Perhaps the Salakar offers another way. One that will allow me to truly save those I care about. Even you. To unlock its secrets, I will need help. There are rumors of a shelter nearby. Its dwellers may be able to assist me. I know the place. Home to the most ill-tempered shits imaginable. Tell them I sent you. No dwarf would give up the chance to work with Ivaldi. Vangrin was once home to your rivals, Sindri and Broker. Your name may not carry much weight here. Don't make me laugh. No one cares about those two. I'll follow you once I've finished taking what I need. W porządku, czyli lecimy do schroniska. Taka muzyczka ładna. I to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za to, że jesteście. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!